Urodził się w 1911 roku, tak, i cały czas biega maratony, tak. Mając 80 bodaj 3 albo 4 lata, to ten stan funkcjonalny był bliski 62 czy 3 latkowi. Osoba aktywna, aktywna fizycznie, tak? Tu akurat na zdjęciu jest podczas wyjścia z wody po wyścigu wokół Sopockiego Mola, słynnego, wszyscy w Polsce Sopockie Molo znają, tak? Kolejna osoba, Fauja Singh, nawet nie wiem do tej pory, czy ja to dobrze wymawiam, bo to Hindus, który urodził się w 1911 roku, tak? I cały czas biega maratony, tak? Kolejną osobą jest pan Marian Parusiński. Mówię, że mam tutaj z Gdańska tych przykładów bardzo dużo, ale to jest taka ciekawa osoba. Pan, wszyscy są ciekawi oczywiście, tak, ale pan Marian Parusiński, ciekawa osoba z punktu widzenia właśnie tego, o czym mówiłem przed chwilką, wiek kalendarzowy, a biologiczny, tak? On zaczął uprawiać sport, najpierw gimnastykę dla zdrowia w wieku 58 lat, tak? Później zaczął troszeczkę sobie biegać, dłuższe, krótsze dystanse i tak się w tym rozbiegał, tak? Że zaczął uczestniczyć w maratonach i supermaratonach, tak? Czyli takich powiedzmy sobie biegach powyżej 80 km, tak? Czy biegi 100-kilometrowe. Więc cytat mamy tutaj pod tym zdjęciem taki: w pana wieku siedzi się w domu, mówili lekarze, którzy później nie wierzyli własnym oczom, oglądając wyniki badań. I to faktycznie, proszę państwa, pan Marian był badany wydolnościowo, tak, i funkcjonalnie. Mając 80 bodaj 3 albo 4 lata, to ten stan funkcjonalny był bliski 62 czy 3 latkowi, tak? W ten sposób moglibyśmy powiedzieć, ten zegar biologiczny albo się zatrzymał, albo wręcz cofnął, tak? Mamy wreszcie pana Henryka Urtnowskiego, też z Gdańska biegacza, który, ja tak to zatytułowałem, nigdy nie jest za późno na mistrzostwo, tak? Zaczął biegać też w wieku 63 lat i to mu nie przeszkodziło być na przykład wicemistrzem świata w biegu na 3000 metrów, tak? Oczywiście mówię, to są ekstremalne przypadki, to ma być dla nas tylko pewnego rodzaju dowód, że można zacząć w każdym wieku, tak jak powiedziałem na samym początku, tak? Co prawda, lepiej będzie, gdy zaczniemy inwestować w nasze zdrowie i aktywność fizyczną, tak? Im będziemy młodsi, tym lepiej, ale oczywiście nie zapominajmy o tym również w starości, tak? Więc też pragnę państwu uświadomić, że gerokinezologia dzisiaj, no to już jest dyscyplina, tak, wiedzy, na temat której powstają opracowania naukowe. Jedno z nich tutaj mamy, ale jest ich więcej oczywiście. To akurat monografia profesora Wiesława Osińskiego. Generalnie zajmuje się pan profesor tym naukowo wpływem aktywności fizycznej na różne aspekty zdrowia i dobrego samopoczucia osób starszych, tak? W ten sposób. To, co podkreślam przede wszystkim przy aktywności fizycznej osób starszych, możemy mówić oczywiście o profilaktyce, o zapobieganiu wczesnemu starzeniu się, czy przedwczesnemu starzeniu się, ale to, co ja zawsze podkreślam i dlatego tutaj mamy też podkreślone, to rozwijanie przyzwyczajeń do aktywnego i higienicznego trybu życia, tak? To jest najważniejsze, proszę państwa. I teraz, jak zerkniecie państwo sobie tutaj akurat na te zdjęcia, które ja państwu prezentuję z tymi grupami, z którymi współpracowałem i współpracuję, no to w zasadzie, jak się przyzwyczajimy, jak się przyzwyczajicie, to nie ma, czy to jest śnieg, czy to jest deszcz, czy to jest pod górkę na jednym zdjęciu tutaj, czy to jest z górki, prawda? Idziemy, ćwiczymy, tak, i dobrze się czujemy, tak? Czy na przykład ćwiczenia na sali gimnastycznej, takie treningi obwodowe, bardzo seniorzy lubią, tak? Te takie ogólnorozwojowe. Czy na przykład takie zabawy ruchowe? O, niektórzy, proszę państwa, nie wiem, czy wyście trzymali kiedykolwiek piłkę do rugby, tak? Bo to nie polski przecież sport i rzadko mamy okazję trzymać piłkę rugby w rękach, tak? Tutaj akurat takie doświadczenia też seniorzy mają, tak? Czy na przykład jakiś taki pokaz, jak mamy tutaj piknik seniora w Gdańsku, jak też z grupą uczestniczyliśmy, zostaliśmy poproszeni, żeby zaprezentować kilka ćwiczeń, tak?
to nie ma wielkiej filozofii, jeśli chodzi o ćwiczenia, tak, o układ, powiedziałbym, ćwiczeń, ale trzeba być przy tym systematycznym, tak? Aktywność fizyczna w starszym wieku, proszę Państwa, tak jak sobie powiedzieliśmy, poprawia jakość życia i samopoczucie. I jest na to wiele dowodów naukowych. Ostatnio nawet jesteśmy w sytuacji po-covidowej, tak, czytałem opracowanie, które dotyczy efektywności treningu zdrowotnego, treningu dla seniorów, treningu online. Zadajemy pytanie, czy taki trening online ma w ogóle sens i czy seniorzy coś z tego wynoszą? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Zostało to też naukowo udowodnione. Jest tylko jeden niuans. Po angielsku używamy często takiego wyrazu diligence. Diligence, czyli wasza pilność, tak? Pilność tych, którzy wykonują te ćwiczenia. To jest właśnie ta systematyczność, ten wasz wysiłek, który w to wkładacie i wasza motywacja, tak? Oczywiście, powiedziałem. Najczęściej wychodzi na to, że w grupie lepiej, łatwiej i przyjemniej, tak? Bo to przeważnie wychodzi tak effortless, czyli jakby nomen omen bez wysiłku, tak? W ten sposób. I te treningi online są efektywne. Jeden warunek, że robicie je systematycznie i uczestniczycie w tych zajęciach. I to się też sprawdziło. Mamy też tutaj przykłady, bo w Polsce powstało wiele różnych, ja bym powiedział tak, wiele różnych instytucji, wiele różnych organizacji takie treningi nagrywało, transmitowało też w czasie rzeczywistym, tak, robiło zdjęcia, instruktaże i tak dalej. Tylko mówię, o tym warunku trzeba pamiętać, tak, więc to poprawia jakość życia, to poprawia samopoczucie, a szczególnie w takim trudnym czasie, z jakim mieliśmy do czynienia, tak, zmniejsza prawdopodobieństwo niepełnosprawności, aktywność fizyczna w starszym wieku, tak, pomaga nam dłużej być samoobsługowo sprawnymi, a tego właśnie byśmy chcieli, tak. Są dowody też na to, że zwiększa odporność na stres, łagodzi przebieg niektórych chorób. Jak powiedzieliśmy sobie, nie wszystkie choroby da się wyleczyć, ale można spowolnić ich progresję, tak? W ten sposób. Mniejsze ryzyko choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy czy osteoporozy. Zalecenie na przykład przy osteoporozie, przy zrzeszotnieniu kości, wiemy, że duża część kobiet, tak, szczególnie kobiet, ma problemy z osteoporozą i taka profilaktyka osteoporozy to są przeważnie właśnie ćwiczenia oporowe, tak, ćwiczenia z ciężarkami, ćwiczenia z masą własnego ciała, z gumami oporowymi, w ten sposób. Co jeszcze moglibyśmy do tego dodać, do tych korzyści, które wynosimy z aktywności fizycznej? No to na przykład to, że ruch stymuluje mózg do większej aktywności, tak? No i ta wartość dodana, to takie, powiedzielibyśmy, ta pewnego rodzaju nawet euforia, tak? Tam, gdzie buzują te hormony w trakcie wysiłku fizycznego i po wysiłku fizycznym, tak? Mam tutaj na myśli dopaminę, tak? Hormon motywacji, czy na przykład serotoninę, te hormony tak zwane szczęścia, tak? Więc proszę Państwa, tutaj na jednym z ostatnich zdjęć mam dwóch panów, z którymi miałem przyjemność ćwiczyć. Pan Leon, akurat ten pan tutaj po lewej stronie, niestety już nie żyje, ale do końca życia był osobą sprawną fizycznie, tak, więc jego styl życia był taki, ja bym powiedział, wzorcowy dla mnie. Rano, gdy budził się, to najpierw przez 20 minut wykonywał różne ćwiczenia, taką gimnastykę dla zdrowia, tak? Mieliśmy też okazję raz w tygodniu ze sobą ćwiczyć wspólnie, przedyskutować niektóre sprawy, podciągnąć technicznie niektóre rzeczy, więc kilka lat współpracowałem z panem Leonem i z panem Stanisławem, tym tutaj po prawej. Jak widzimy, widzieliście Państwo przed chwilką te zdjęcia, na tych zdjęciach większość to były panie, tak? Panowie o wiele rzadziej się zdarzają w tej naszej aktywności fizycznej zorganizowanej, tak? A częściej, jeśli chodzi o zawody, jak widzieliśmy przed chwilką, tak? W ten sposób.
Do poczytania też zalecam. Tutaj mamy po prawej stronie akurat Antoniego Huszyńskiego, też bardzo dobry przykład takiego dziarskiego dziadka, książka nawet zatytułowana Dziarski Dziadek, sposób na długowieczność, czy tu poradnik na drugą połowę życia. To już ja jestem, proszę Państwa, i praktykiem, i naukowcem, więc naukowo też tutaj podchodzę i staram się trzymać rękę na pulsie, jak to się mówi, tych publikacji, które się pojawiają, a dotyczą aktywności fizycznej osób starszych, tak? No bo chcę też również tutaj prezentować takie zdrowe podejście do dojrzałości i życzę Państwu też aktywnej starości, by dłużej cieszyć się życiem. To dziękuję bardzo.